Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o tym, co szczęście daje w życiu. Czym jest szczęście w Twoim życiu i jak to szczęście osiągnąć? Więc zacznijmy od początku. Czy myślisz, że szczęście na przykład zależy od ilości pieniędzy, które posiadasz? Czy szczęście zależy od stanu Twojego zdrowia? Czy szczęście zależy na przykład od tego, czy masz dobry związek, czy nie? Czy coś potrafisz zrobić, czy coś osiągnąłeś w życiu? Powiem Ci od razu, że nie zależy. Nie zależy, ponieważ przeprowadzono badania na ludziach, którzy wygrali w loterii miliony i po 2 latach okazało się, że ci ludzie mają taki sam dokładnie poziom szczęścia, jak właśnie przed wygraną. Czyli tak naprawdę ta wygrana nie zmieniła w ogóle ich poziomu szczęścia, on wrócił do pewnego danego poziomu. I tak samo przeprowadzono badania na ludziach, którzy zostali sparaliżowani. I okazało się dokładnie to samo, że w ciągu 2 lat większość z tych osób wracała do takiego samego poziomu szczęścia jak przed wypadkiem. Czyli zarówno ludzie, którzy osiągnęli coś bardzo dobrego, jak i ludzie, co osiągnęli albo raczej przydarzyło im się w życiu coś bardzo złego, byli tak samo szczęśliwi po wypadku. Dlaczego? Ponieważ do szczęścia mamy w sobie taki termostat. Termostat, który w 50% jest genetycznie uwarunkowany, 10% zależy od środowiska naokoło, a 40% ustalasz Ty sam. Więc liczy się tak naprawdę, na czym Ty się skupiasz w swoim życiu. I to jest jedyny wyznacznik szczęścia. Oczywiście Twoje cele dadzą Ci i pewne Twoje różne osiągnięcia życiowe będą poprawiać Twoje życie, poprawiać jego jakość. Natomiast sam subiektywny poziom szczęścia zauważysz, że tak samo, czy jak byłeś na przykład, jeśli wywodzisz się z biedniejszej rodziny i mieszkałeś w 5 osób w małym pokoju przez pół swojego życia i później na przykład doszedłeś do milionów, to zobaczysz, że jeśli nie nauczysz się technik właśnie, w jaki sposób ten termostat przerzucić na wyższy poziom, podnieść swoje standardy, to będziesz mieć takie samo dokładnie szczęście, będziesz mieć te same problemy. Tak samo jak byłeś szczęśliwy, jak byłeś mały na przykład i faktycznie była bieda, nic nie miałeś i jak będziesz mieć miliony, to będzie dokładnie taki sam poziom szczęścia dla Ciebie i nic się nie zmieni. Więc warto się nauczyć tych metod jest mnóstwo, uczymy ich u nas na kanale, w programie Wyzwanie 90 dni i tak dalej. Natomiast chcę, żebyś wiedział, że tak naprawdę szczęście leży w Tobie i leży w tym, na czym Ty się skupiasz. Jeśli będziesz się skupiać w życiu na tym, co masz, a rzeczy, których nie masz i których Ci brakuje, będziesz traktować jako swoje cele, nie jako powód, żeby być smutnym człowiekiem, tylko powód raczej, żeby się trochę wkurzyć, bo wkurzenie często powoduje w Tobie działanie. Więc jeśli zastosujesz to w swoim życiu i faktycznie puścisz to życie troszkę do przodu właśnie za tą pomocą, że się wkurzysz, ale będziesz doceniać to, co masz, to zobaczysz, że będziesz niesamowicie majętnym człowiekiem, majętnym duchowo, majętnym pod względem szczęścia, uśmiechniętym, radosnym, co również... Co również przełoży się na sukces w Twoim życiu, bo przecież on zależy od wielu osób naokoło Ciebie, tak? A ci ludzie, jeśli widzą jakiegoś ponuraka, to nie chcą z nim spędzać czasu, nie chcą z nim robić biznesów, nie chcą z nim być, nie chcą z nim być razem szczęśliwi, robić fajnych rzeczy. Natomiast jeśli właśnie jesteś człowiekiem pogodnym, człowiekiem, który potrafi docenić zawsze, nawet w najbardziej gównianej sytuacji, jak jedziesz na wakacje i okazuje się, że hotel właśnie został wysadzony przez terrorystów, że loty w ogóle się opóźniły o 2 dni i tak dalej, a Ty potrafisz i tak sprawić, że Ty jesteś szczęśliwy i masz dobre wakacje i ludzie dookoła Ciebie są szczęśliwi, to zobaczysz, że będziesz osiągać coraz więcej sukcesu w swoim życiu. Więc jeśli ten film Ci się podobał, jeśli znalazłeś w nim chociaż jedną wskazówkę, jakąś, która być może zainspiruje Cię do jakiejś zmiany w życiu, kliknij łapkę w górę, kliknij lajka, sprawisz, że więcej osób zobaczy to wideo, bo Facebook i YouTube właśnie będą je rekomendować do większej ilości osób, jeśli ono ma dużo lajków. Także o to Cię proszę, to jest sekunda czasu w zamian za to właśnie wszystko, co my z Jankiem robimy. Więc dziękuję Ci jeszcze raz dzisiaj, no i trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!